Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest kolejny odcinek pod lupą. I dzisiaj pod lupę bierzemy czołg specjalny, czołg, który nam pewnie zabiorą, czyli M24 Chaffee Sport. Oczywiście jest to czołg normalny Chaffee, tylko że jego osiągi zostały zwiększone, ponieważ mamy wyścigi. No i pewnie się zastanawiacie, po jakiego grzyba ja robię to pod lupą. Słuchajcie, jeżeli robiłem moździerz Karl, to sporta też muszę zrobić. A jest pewna rzecz, którą wam muszę powiedzieć, bo wtedy łatwiej się po prostu gra. Dobra, co my tu mamy? No mamy lekki czołg oczywiście. zwyczajny Chaffee, naprawdę fajnie wyglądający. Dodatkowo jego zaleta, no to jest to, czyli silnik 1000 koni przy wadze 10 ton. Tego, ten absolutny ewenement. Do tego maksymalna prędkość 90 na godzinę, prędkość obrotu 60. Coś fantastycznego. Bardzo słaby pancerz i ten pancerz zaraz omówimy sobie, bo on jest bardzo, bardzo ważny, jeżeli chcecie wygrywać pojedynki przede wszystkim. Otóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o działo, mamy tutaj dziwne działo, 75 mm, Wargaming to ustawiło, że tak. Normalna penetracja jest 25, natomiast na goldzie 50. Dodatkowo uszkodzenia, zarówno takie, jak i takie, są 50. Celność 0,33 i 1,7 czas celowania i chwała im za to. Natomiast to działo ma jeszcze inne zalety, których tutaj w tych danych nie ma po prostu. Ono ma niesamowicie małe kółko podczas jazdy. Normalnie ten czołg, gdyby jechał 90 na godzinę i gdybyście w czasie jazdy chcieli strzelać, no to kółko by było wielkości ekranu. Tutaj tego nie ma. Kółko jest nadal małe, tak jakbyście jechali, nie wiem, 20 na godzinę, prawda? Dlatego dobrze się strzela w ruchu, ale w ruchu trzeba dosyć umiejętnie strzelać, ponieważ pancerz tego czołgu jest kluczowy, powiedziałbym, kluczowy. Co tu jeszcze mamy? No mamy wieżę, tam opuszczanie tego działa to jest chyba 7,5 stopnia około, a w górę podnoszenie 15 stopni, o ile się nie mylę. Pociski są, jak widzicie, taniocha. Są pociski zwykłe po 1 srebra, czyli za darmo praktycznie, i są pociski goldowe po 400 srebra. Pociski goldowe dają bardzo, bardzo dużą przewagę i zaraz wam powiem dlaczego. Co tam jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Jakie moduły? Moduły, jakie ja wybrałem, to jest osłona. Kiedy ta osłona działa, to możecie się dowiedzieć z filmu o taranowaniu w szkole czołgisty. Dodatkowo, no, wziąłem ulepszoną wentylację i wziąłem jeszcze te ulepszone drążki skrętne, które powodują, że zobaczcie, 10% do nośności to nie ma znaczenia i 50% do uszkodzeń przekazywanych na kadłub przy upadku to też ma znaczenie, chociaż te czołgi się zachowują zupełnie inaczej tam, no ale sobie te drążki po prostu wziąłem. Dalej, no tutaj dwie naprawiarki i jedną apteczkę. Zdarza się, kurczę, że jakiś załogan siądzie. Jeżeli to będzie kierowca, no to absolutna masakra. Okej, o co chodzi z tym pancerzem? Słuchajcie, pancerz nie jest dokładnie taki, jak tutaj oczywiście pokazano. Pancerz wieży 25, 25, 25. Tak jest rzeczywiście. I nie radzę wam w wieżę celować, chyba że bezpośrednio tak z boku jesteście, to zazwyczaj się przebija, ale często też są ding-dongi. Najważniejszy jest pancerz kadłuba, ponieważ on jest właśnie inny. Po pierwsze, mamy tutaj takie dane. 12 mm pancerz kadłuba z przodu. Rzeczywiście pancerz kadłuba z przodu ma 12. Jeżeli gracie na auto-aimie, wtedy celuje nam automatycznie gdzieś tutaj. Bardzo fajnie wszystko wchodzi, jeżeli strzelacie z przodu. Ale z boku mamy pancerz 25. Pamiętajcie o tym, że nie na całym boku jest pancerz 25, tylko na jego części. Co to daje? Otóż, jeżeli wiecie, gdzie strzelać, to zawsze jeden na jeden pojedynek wygracie. Wystarczy się ustawić bokiem do przeciwnika i ruszać do przodu, do tyłu. Pancerz 25 mm nie występuje na całym boku, tylko występuje do połowy wieży na przedniej części tego czołgu. Natomiast tutaj z tyłu występuje milimetrów 19. Więc gdzie należy strzelać, żeby pojedynek wygrać? Oczywiście dokładnie tutaj
w ten pancerz. Każdy pocisk zwykły, nie mówimy teraz o goldzie, każdy pocisk zwykły wam wchodzi mniej więcej tutaj. I każdy pocisk, no może nie każdy, ale większość pocisków zwykłych nie wejdzie wam, jeżeli będziecie strzelali w przednią część. Pamiętajcie, przednia część pancerza tego nie istnieje dla was, chyba że walicie goldem. Jeżeli walicie goldem, no to wtedy spokojnie możecie przebijać. Aczkolwiek też radziłbym nie walić poprzez gąski, tylko tutaj gdzieś w tą górną płytę. Z tyłu jest pancerz oczywiście 19 mm, tak jak rzeczywiście tutaj napisano. I teraz co jest też bardzo ważne. Zauważcie, że jeżeli jedziecie delikatnie, macie w ten sposób ten czołg, jedziecie delikatnie z tyłu, to praktycznie wszystko wam wchodzi. Dlaczego? Dlatego, że tu jest 19 mm, a nie 25. I najczęściej pociski wchodzą albo w tył, albo tutaj w ten bok. A jeżeli jedziecie w ten sposób, to znaczy jeżeli przeciwnika macie w ten sposób, to czasami wam wchodzi, ale często nie wchodzi. Dlaczego? Dlatego, że część pocisków ładuje się tutaj i te wchodzą zazwyczaj, ale część ładuje się dokładnie na tą przednią część pancerza, ponieważ wtedy celownik macie auto-aim, no bo się jeździ na auto-aimie zazwyczaj tutaj. Jeżeli przeciwnik wiruje, no to wtedy albo trafiacie tu, albo trafiacie tu. Zazwyczaj nie trafiacie w to miejsce. I teraz tak, jeżeli przeciwnik się zatrzyma i chce się z wami pojedynkować, wtedy od razu należy po prostu obrócić się i pokazać mu tylko bok. Wtedy jeździć do przodu, do tyłu mniej więcej metr, 2 metry i tak dalej i naparzać go ciągle w tą część. Oczywiście mówię cały czas do graczy, którzy grają bez golda. Jeżeli macie golda, auto-aim i jechana, prawda? Jeżeli przeciwnik gra bez golda, a ruszacie się do przodu, do tyłu, to praktycznie, no nie wiem, 70-80% pocisków, które trafią właśnie w tą przednią część waszego pancerza bocznego, po prostu gościowi nie wejdzie. Albo siądzie na gąskach za zero, albo odbije się od tego pancerza. I to tyle. Żadnych taktyk nie będę mówił na te wyścigi, bo tam nie za dobrze mi szło wczoraj. Połowa wygranych, praktycznie połowa przegranych, a nawet tam była jakaś seria 3 porażek czy 4 pod rząd. Natomiast pojedynki z innymi graczami, takie 1 na 1, wygrałem wszystkie właśnie dzięki temu ustawianiu się bokiem do przeciwnika i strzelaniu dokładnie tutaj w tylną część. No i dobra, załogi jeszcze nic tutaj nie robiłem, nawet sporo pewnie już mają. Uwaga, uwaga. Gdybym chciał, 75% już mają. To jest bez znaczenia, chyba sobie tutaj kamuflaż zrobię chyba na tych wszystkich perkach. Ponadto 75 tysięcy załoga powinna dostać, jeżeli zrobimy to zadanie, czyli tam 50 bitew wygramy. No dobra, to tyle. Więcej chyba nie ma potrzeby mówić. Mam nadzieję, że na coś wam się tamten obejrzenie tego filmu przyda. Sprawdźcie to i napiszcie mi, czy działa. Trzymajcie się, do usłyszenia.